Nauczanie domowe. 26 lutego. Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdział 5, wersety od 20 do 26. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Chciałbym skupić się na pierwszym wersecie tej Ewangelii i kluczowym wyrażeniu: wasza sprawiedliwość większa. To zdanie jest zapisane w czasie przeszłym dokonanym i dodajmy w trybie przypuszczającym. Dlatego jest to słówko jeśli. Przełożyć by można zatem to wyrażenie w ten sposób: gdyby wasza sprawiedliwość nie była większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Zatem chodzi o to, że to już się dokonało. Faryzeusze należą do Starego Przymierza. Uczniowie weszli już w nowe. Zatem Jezusowi nie chodzi o to, by się ścigać z faryzeuszami, kto dokładniej wypełni 10 przykazań, albo kto skrupulatniej odprawi liturgię. Sprawiedliwość, o której mowa, nie wynika z prawa, ale z Jezusa. Nie wynika z mojego posłuszeństwa, ale z Jezusowego posłuszeństwa. On jest naszą sprawiedliwością. A w związku z tym, i widzimy to w dalszej części Ewangelii, ja robię to, co ta sprawiedliwość, ta wyższa, nakazuje, mówi i poleca. Sprawiedliwość, którą przyniósł Jezus i daje ją uczniom, jest mocą. To dzięki niej możemy coś zrobić. To dzięki niej możemy jakoś postąpić. Ona jest przemieniająca. Krótko mówiąc, Jezus nas usprawiedliwił. Mamy sprawiedliwość pochodzącą z łaski, a nie z prawa. Nasze czyny potwierdzają, że ja przyjąłem tą sprawiedliwość, właśnie tą siłę przemieniającą, i czerpię teraz do tego, aby słuchać tego, co mi powiedział Jezus. Można by to w pewnym obrazie pokazać. Czy Jezus jest nauczycielem, który przy okazji zbawia, czy jest zbawicielem, który naucza? I pozornie jest to niewielka różnica, ale w praktyce bardzo wielka, ponieważ niektórzy mówią: no naśladuj Jezusa, a jak będziesz do Niego podobny, to wtedy osiągniesz zbawienie. I widzimy, że to jest zafałszowane. Poprawne myślenie jest następujące: przyjmij Zbawiciela, przyjmij to, co daje Jezus, a będziesz tak jak On mógł postępować, czyli będziesz do Niego podobny, dlatego że przyjąłeś najpierw właśnie zbawienie. Warto jeszcze zwrócić uwagę na ten wyraz, który określa bardziej. W oryginale jest to zwrócenie uwagi na to, że sprawiedliwość obfituje bardziej. Czyli ona bardziej wpływa na mnie, bardziej wnosi coś w moje działanie, w moje życie, w moje postępowanie. Sprawiedliwość, która nie jest tylko stanem biernym, ale czymś, co jest aktywne, co we mnie pracuje. I stąd mówimy o pierwszeństwie łaski. Najpierw przyjmuję Zbawiciela i Jego zbawienie, Jego usprawiedliwienie,
i z tej sprawiedliwości, którą jest Jezus, wynika moje postępowanie. Nowa moralność możliwa jest do zrealizowania nie po to, żeby zasłużyć na zbawienie, ale ta moralność nowa wynika ze zbawienia, które przyjąłem. W praktyce oznacza to zmianę mentalności, ale też w praktycznym podejściu najpierw trzeba kogoś ewangelizować, najpierw dać mu możliwość spotkania Jezusa, przyjęcia od Jezusa zbawienia, a potem pouczamy tego człowieka, jak żyć, jak postępować i co robić. Jezus dokładnie tak samo to ujmuje. Najpierw mówi o tym, że twoja sprawiedliwość jest większa, bo gdyby nie była większa, nie wejdziesz do nieba, ale ponieważ masz tę sprawiedliwość, otrzymałeś ją ode mnie, żyj według tej sprawiedliwości, która, jak widzimy, ma dużo więcej możliwości, dużo jest bardziej aktywna, dużo bardziej obfituje w tobie. Ta większa sprawiedliwość, ta przemieniająca twoje serce siła.